2 kwietnia, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Moim marzeniem było zorganizowanie takiej imprezy, w której będą mogły wziąć udział dzieci z autyzmem. I impreza, marzyłam o tym, żeby impreza ta pokazała ich pełnosprawność, czyli to, co potrafią zrobić i żeby pokazała również to, w jaki wspaniały sposób mogą uczestniczyć w najróżniejszych tego typu zdarzeniach, bo bardzo często jest tak, że dzieci z autyzmem niestety nie wychodzą z domu za często. Rodzice, a nawet nauczyciele obawiają się wziąć je na jakieś zawody, na przedstawienia. I tutaj te igrzyska mają też łamać tego typu stereotypy i pokazać, że nawet przeszło 300 dzieci w tej chwili jest na obiekcie. I mimo to dzieci z autyzmem super sobie radzą, biorą udział w tych igrzyskach zarówno jako zawodnicy, jak i kibice. I tak naprawdę spytałam teraz naszego ambasadora, czy mógłby pokazać, które z tych dzieci mają jakąś niepełnosprawność, czy pokazać dzieci, które mają diagnozę, i powiedział, że nie jest w stanie zupełnie rozróżnić dzieci z autyzmem od prawidłowo funkcjonujących rówieśników, i to jest cudowne. To jest tak, no to te zawody to przede wszystkim ma być dobra zabawa integracyjna dla dzieciaków, bo startują dzieci chore, dzieci autystyczne i dzieci zdrowe, i one w ten sposób poprzez sport się integrują. Ja powiedziałem na samym początku, że wynik tutaj nie jest najważniejszy. Wynik to jest domena dorosłych, jak są, to niech się ścigają na tych prawdziwych arenach. Tu ma być przede wszystkim zabawa, tu ma być przede wszystkim rywalizacja, ale rywalizacja według zasad fair play z poszanowaniem zawodnika i konkurenta. I to się tutaj odbywa też dzięki wolontariuszom, studentom Akademii Wychowania Fizycznego, którzy przygotowali tutaj bardzo fajne i miłe konkurencje dla tych zawodników, którzy biorą udział w tych zawodach.